Cześć. Cześć. Dzisiaj zapraszamy Was na film, który był przygotowany już trochę wcześniej, ale okoliczności sprawiły, że spadł z harmonogramu. Tym niemniej w tym momencie postanowiliśmy do harmonogramu powrócić, zwłaszcza, że ten film jest z mrocznym i nastrojowym klimatem. Także zapraszamy do oglądania. No i parę słów powiemy po projekcji. Mhm. Dziś ponownie zabieramy Was na interesującą i ciepłą Kretę. W poprzednim filmie zwiedzaliśmy razem sanktuarium na szczycie góry Juktas. Dziś udamy się do miejsca, w którym odkryto ruiny kolejnej niezwykle interesującej świątyni. Miejsce to znajduje się na północnym stoku góry Juktas i zwie się Anemospilia. Ale najpierw tak sobie pomyślałam, że zanim zaczniemy zjeżdżać piaszczystą drogą w kierunku Anemospilii, podrzucę Wam kilka pomocnych uwag, gdybyście chcieli się wybrać samochodem do sanktuarium na wierzchołku góry Juktas. Wiem, wystarczy wpisać w mapy Google Psili Korfi lub Juktas Minoan Peak Sanctuary albo coś pokrewnego i wszystko gra. Zresztą tak właśnie zrobiliśmy. I tu niespodzianka. GPS uparł się jak stado osłów i posłuchajcie zresztą Kuby, który na terenie sanktuarium patrzy w dół na sugestie nawigacji odnośnie dojazdu. No to jeden z pomysłów wujka Google, czyli map Google i nawigacji Google, znaczy opartej o mapy Google, jak najłatwiej i najszybciej dotrzeć samochodem na Peak Sanctuarium Juktas. Tak, to nie jest mój pomysł. To jest pomysł wujka Google. A więc, no tak, life is brutal and full of zasadzkach, jak się kiedyś mawiało. Oto więc mała podpowiedź z doświadczenia własnego. Należy jechać od strony Archanes i nawigację ustawić na cerkiew znajdującą się na sąsiednim wierzchołku. Po dojeździe na grań czy może szeroką przełęcz pomiędzy dwoma wierzchołkami góry Juktas nie podjeżdża się w górę do cerkwi, lecz zostawia samochód na czymś w rodzaju mikroparkingu pomiędzy wierzchołkami, skąd na piechotę jest już blisko do minojskiego sanktuarium. Oczywiście istnieją też odrębne piesze ścieżki prowadzące od tego zabytku. I jeszcze taka informacja dla osób wynajmujących samochód. Droga jest w znacznej części piaszczysta, bez asfaltu. Natomiast do Anemospilii, miejsca z dzisiejszego odcinka, można dojechać asfaltową drogą, na przykład od strony Heraklionu. Nawigacja grzecznie doprowadza na miejsce. W każdym razie, my właśnie zjeżdżamy od strony wierzchołków góry Juktas, kierując się w stronę Archanes. Chwilowo nic ciekawego się nie dzieje. Spójrzmy wobec tego na ten sarkofag z Agia Triada, ponieważ jest na nim pokazana ofiara z byka, a większość naukowców sądzi, że w świątyni, do której ruin zmierzamy, jedno pomieszczenie było przeznaczone właśnie na ofiary z byków. W każdym razie typowo, bo samo Anemospilia jest słynne z zupełnie innej ofiary, ale nie uprzedzajmy wypadków. A więc sarkofag. Jest on bardzo późny, lecz tak przesiąknięty duchem minojskim, że może nieco nam przybliżyć, jak taka ofiara mogła wyglądać. Ciekawostką jest, że poza osobą grającą na instrumencie, widzimy tutaj same panie. Jedna myje ręce, a pozostałe stoją w ustawieniu procesyjnym za kobietą zbierającą do naczynia krew ofiarowanego byka. Czy wszystkie są kapłankami, czy tylko część z nich, nie wiadomo. Wracamy na drogę, bo widać oznaczenie punktu widokowego. Zostawiliśmy samochód i idziemy wyjrzeć. O! Spójrzcie na detale z pierwszego planu. Nie. Kości póki co. Cielęce. Krowie. Krowie? Nieludzkie. Chyba. W każdym razie wysypisko kości wokół. Zupełnie jakby jakiś potwór tu mieszkał. Właśnie tylko kości, masa piór. Ptaszka też tu coś przejadło. Orły latają cały czas nad głową, no ale... Ale orły chyba nie polują na krowy. No chyba nie. Pióra, wszędzie pióra.
Dużo kłaków? Osobliwe miejsce. Kość? Znów dużo kłaków. Pióra. Lepiej stąd. Chodź. Chodź. Jabberwocky. To chyba tylko zwykły ptaszek? Poza tym bardzo ładne okoliczności przyrody. Mnóstwo tego. No ja wiem, że ofiary z byków są tradycyjne w szczególnych sytuacjach, ale wiem, że są Kretańczycy tradycjonalistami. Ale... Zeus to jest w języku bardzo mieszanym, ale... Ale tablicę postaramy się rozczytać. Fi... Filios. Ze... Postaramy się rozczytać. I tamtą też. No dobrze, próby znalezienia odpowiedzi w słowniku nie dały dokładnie nic, ponieważ na naszą nieznajomość greckiego ten napis słownik przetłumaczył jako przyjaciel, w którym mieszkasz, a ten napis to skrótowo mówiąc po prostu nieśmieć. Natomiast ten napis słownik po prostu przetłumaczył jako podlewać. Może ktoś z Was zna trochę lepiej grecki i nam podpowie, bo my jesteśmy jak na razie w punkcie wyjścia. Kompletnie nie wiemy, co spotkaliśmy. Tak naprawdę to bez przerwy przychodzi mi do głowy myśl, którą również nieustannie odrzucam jako nieracjonalną, że te krowy po prostu zostały złożone w ofierze. No ale to przecież chyba niemożliwe w dzisiejszych czasach. Zagadkę na razie musimy zostawić, bo dotarliśmy do parkingu przy zabytku Anemospilia. Jak wszędzie na górzystej Krecie, widok jest malowniczy. Anemospilia. Idziemy. Tu zamknięte. Idziemy więc poszukać innego wejścia.
świątynia Anemospilia. Wydaje się, że powstała około 2000 roku przed Chrystusem. Jest ona na przez dawnej minojskiej drodze do Peak Sanctuary, sanktuarium na szczycie Juktas. Góry Juktas. Słynne jest z tego, że tutaj odbyła się najprawdopodobniej ofiara z człowieka. Był moment straszny, bo tak jest datowane zawalenie się świątyni. Okolice wybuchu Tery, być może wstępne wstrząsy, być może był wybuch Tery i nadal trwały wstrząsy. Wobec tego ludzie, tak jak to zawsze czynili do momentu chrześcijaństwa, postanowili złożyć ofiarę z człowieka. I tutaj wygląda wszystko na to, że odbyła się właśnie w tym miejscu. Skąd wiadomo? Ponieważ zachowało się to jak nic w tym rejonie. Podczas prawie na pewno trzęsienia ziemi całe sanktuarium się zawaliło, pozostawiając scenę taką, jaka była te ponad 3,5 tysiąca lat temu. Chodźmy zobaczyć. Do trzech pomieszczeń. Do trzech pomieszczeń, tak. Pomieszczenie ofiarne to które było? Środkowe? Od tego pomieszczenia. Ofiarne na deser. Tutaj wszystko na to wskazuje, odbywały się bezkrwawe ofiary. Z owoców, zbóż, roślinne. Znaleziono misy stojące z resztkami jedzenia. Tak było we wszystkich miejscach, gdzie były ofiary bezkrwawe. Środkowe pomieszczenie. Tutaj stały pitosy i były większe naczynia, jak również znaleziono gliniane stopy od jakiegoś posągu. Stopy są większe niż ludzkie i stały one na ławeczce w głębi, pod ścianą naprzeciwko wejścia. Obok stóp było sporo węgla drzewnego, zapewne pozostałość po drewnianej reszcie posągu bóstwa. Nie ma danych pozwalających na określenie, jakie to było bóstwo. Następne pomieszczenie było związane z ludzką ofiarą. Tutaj, gdzieś w tym miejscu, znajdował się stół. Na nim leżał 18-letni młodzieniec w takiej pozie, jakby był związany. Na młodzieńcu sztylet albo koniec włóczni z głową odyńca. Leżał w pozycji boksera, jak to mówią, takiej, kapłan, jak na warunki tutejsze, to po prostu olbrzym. Bo miał 1,78 m. Kapłan był w wieku 38 lat. Młodzieniec na stole ofiarnym miał wzrost bardziej typowy dla tego regionu, czyli 1,65 m. Kapłan miał na palcu żelazno-srebrny pierścień. Pierścień był na tyle stopiony w pożarze, który strawił świątynię, że nie można rozpoznać, co na nim jest. Biorąc pod uwagę, że cała scena odbywała się w epoce brązu, żelazo było zapewne meteorytowe. Aby ustalić, czy mam rację, pisałam do Muzeum Archeologicznego w Heraklionie oraz wielokrotnie pytałam naukowców zajmujących się dawną historią, lecz nie otrzymałam żadnej innej odpowiedzi poza przypuszczeniem, że zapewne było to żelazo meteorytowe. Wydaje mi się, że nikt tego dokładnie nie analizował. Należy więc pozostać przy żelazie meteorytowym. A skoro tak, to pierścień ten musiał być bardzo cenny i zapewne bogaty w symbolikę dzięki swojemu pochodzeniu. Kapłan miał też na ręku bransoletkę, pieczęć z agatu, która przedstawiała wioślarza w łodzi. Zwróćcie uwagę, że wioślarz jest wyrzeźbiony w ciemnej części agatu, która wąskim pasmem wcina się w część jasną. Łódź natomiast, poza fragmentem pod wioślarzem, znajduje się w części jasnej. Sądzę, że nie jest to przypadek. Za stołem ofiarnym, tutaj, leżała 28-letnia kobieta, twarzą w dół, z rozstawionymi nogami, z rozłożonymi rękami. Kobieta, kapłanka, miała 1,54 m wzrostu. Wydaje się, że dosyć typowo dla kobiet na Krecie w tamtym czasie. To dodatkowo pokazuje, jak wysoki dla tamtego społeczeństwa był znajdujący się w pomieszczeniu kapłan.
Już i tak duży ładunek emocjonalny całej sytuacji zwiększa jeszcze dodatkowo fakt, że ofiara z młodzieńca raczej zdążyła się odbyć, zanim świątynia zawaliła się na wszystkich uczestników dramatu. Skąd to wiadomo? Specjaliści badający szkielet zwrócili uwagę na różnicę w zabarwieniu kości w jego górnej i dolnej części. Ocenili, że jest to na skutek mniejszej ilości krwi w górnej połowie szkieletu. I tu przywołam wspomnianą już ofiarę z byka na sarkofagu z Hagia Triada. Na tym wyobrażeniu widać kapłankę zbierającą do naczynia krew zwierzęcia. Większość badaczy sugeruje, że w podobny sposób odbyło się to tu, w tym pomieszczeniu. Była jeszcze jedna postać, tutaj. Wydaje się, że uciekała. Obok niej były rozbite szczątki wazy. I po resztkach naukowcy sądzą, że właśnie ta waza była wypełniona krwią. Wobec tego raczej ofiara się odbyła. Tylko ofiara się odbyła i dokładnie w tym miejscu wszystko się zwaliło trzęsieniem ziemi. Resztę dopełniły pożary od lamp, które tutaj były. Wszystko, co było palne, spaliło się. A świątynia, która tu wcześniej stała, gwałtownie zamieniła się w kamienny grobowiec. I jest jeszcze jedna rzecz. Taka budowa świątyni jest skrajnie nietypowa dla Minojczyków, ale był badacz, który uważa, że to nie było wyjście ze świątyni, tylko że taka część, tylko że już całkowicie zniszczona, była po tej stronie. Druga? Tak. Jasne. Ale to jest takie nie wiadomo. No, ślady czegoś tu są, tylko one są za małe, żeby powiedzieć, że to takie pomieszczenie. No tak, no bo jeżeli miałoby się zgadywać. I jeszcze jest jedna rzecz, jako ciekawostka, bo świątynia ma nietypowy wygląd dla Minojczyków. Stół ofiarny też jest nietypowy dla Minojczyków. Minojczyków stół ofiarny był drewniany, a tu był kamienny. Świątynie Minojczyków są bardziej labiryntowe, ponieważ w tym pomieszczeniu, od którego zaczęłam, znaleziono dwie szkatułki z brązu w typie mykeńskim. Jedna taka sama była znaleziona na tak zwanym królewskim tolosie na cmentarzysku Fourni, a druga była znaleziona po prostu w grobie w Mykenach. Więc to może jakiś trop. To znaczy trop. Być może to sanktuarium było związane z Mykeńczykami. O tak. Miejsce dramatu. Tak jak się zawaliło, tak zostało do roku 1909, kiedy odkopał to Evans. Co jest również zagadkowe, ponieważ wszystkie inne miejsca po tym wielkim trzęsieniu ziemi, po wybuchu Perry, zostały odbudowane nawet lepiej, z większą świetnością niż wcześniej. No to mogła być to enklawa mykeńska. Zostało. Która nie wróciła. Tak było. Tak. Mogło tak być. Dlatego nie znajdujemy różnych takich ciekawych sytuacji w innych miejscach, ponieważ były uporządkowane i odbudowane. Tu nic. Czyli nie było ludu. Czy nie było już kultury, która byłaby zainteresowana tym miejscem? No tak jakby. Czyli wybuch pochłonął tą część społeczności. Czy tych przed... Albo z jakiegoś tabu. Ten fragment kultury. No ewentualnie tak. No bo jednak to była ofiara z człowieka. No i tak, to i nie... zawaliło się po złożeniu ofiary z człowieka. Więc to jednak... Z interpretacja narzuca się, że to nie spodobała się. No co właśnie. Podsumowując, w obliczu kataklizmu, na który nie ma żadnej rady, społeczność przygotowuje ofiarę z czegoś, co jest najcenniejsze, czyli z człowieka. Bywało tak u wszystkich ludów. W wyjątkowej sytuacji podejmowano wyjątkowe środki, aby przebłagać bóstwo. Ofiarę nawet dopełniono, ale trzęsienie ziemi i tak nastąpiło. Po tym kataklizmie, jak i po pozostałych w tamtym czasie, społeczeństwo porządkuje i odbudowuje kraj. Tego miejsca jednak nie rusza. Wcale i nigdy. Chodząc po tych ruinach, uporządkowanych przez współczesnych badaczy, nieustannie do mojej głowy dobija się idea. Ten aspekt ofiary Abrahama z Izaaka, w której Bóg mówi,
że ludzi w ofierze się nie składa. Tam Izaak przeżył. Tu zginęli wszyscy, którzy taką ofiarę złożyli. A ludzie, pod wrażeniem metafizycznych implikacji tego, co w tym miejscu nastąpiło, nie tknęli go. Oczywiście mogło być inaczej, lecz musiałam się z wami tą natrętną myślą podzielić. I nad tym wszystkim wznosiła się i wznosi święta góra Juktas, tym razem już z typowo minojskim sanktuarium na szczycie. Dodam jeszcze, że Anemospilia nie była pominięta w odbudowie, ponieważ była ogólnie nieznana. Nic z tych rzeczy. Od tego miejsca, zanim zostało zburzone, do sanktuarium na górze Juktas wiodła minojska droga. Nie żadna ścieżka, lecz wyraźna, zadbana droga, która była widoczna, gdy Evans prowadził wykopaliska. Zaznaczył ją na mapie. Na koniec, aby nie być gołosłowną, że cały starożytny świat w specjalnych okolicznościach składa ofiary z ludzi, mam kilka przykładów. W książce Złota gałąź Fraser opisuje ofiary z ludzi składane przez starożytnych Greków podczas epidemii dżumy. Wskazuje też on na Plutarcha, który opisał ofiarę z kobiety w Beocji. Również Liviusz w swojej historii opisał ofiarę z ludzi złożoną przez Rzymian po klęsce pod Kannami, o czym można przeczytać na portalu racjonalista.pl. Ponadto profesor Duczko w jednym z klubów ludzi ciekawych wszystkiego swego czasu wspomniał o tym, że podczas misteriów eleuzyjskich w starożytnej Grecji składano ofiary z dzieci. Nie mówiąc już o historii plemiennej na naszych ziemiach. Wszystko możemy wychodzić przez naszą dziurę w płocie. No cóż, człowiek i jego kondycja. My mamy odruch czuć się lepszymi, idącymi z postępem. Może lepszymi moralnie, ale tu mi przychodzi cały czas do głowy aforyzm Stanisława Jerzego Leca, czy jeżeli ludożerca jednożem i widelcem, to na pewno jest postęp. Widzimy, co się wokół dzieje. Przez całą historię notabene. Tak. Znaną. No, my sięgamy do czasów, które już takich na granicy historii. Aż do teraz. Dokładnie. Ale nie no masz... dobrze, ale jeszcze możemy powiedzieć jedną rzecz tak naprawdę. Znaczy w ogóle się zastanowić nad jedną rzeczą. Co my tak właściwie, o czym my tak naprawdę opowiadamy? Prawda? Bo przy tym materiale to chyba troszeczkę wychodzi. Co nas dręczy? Kim my tak naprawdę jesteśmy? Jak my myślimy? Jak my jesteśmy osadzeni w świecie jako ludzie? No ewentualnie, jak to się zmieniało na przestrzeni czasu, kultur. Prawda? No, rzecz niebywała. No, z jednej strony wydawałoby się, że z punktu widzenia naszej kultury bestialstwo, coś strasznego. Z drugiej strony, no zaraz, ale jak my traktujemy ludzi? Instrumentalnie. Potrafimy ich zabijać tylko dlatego, żeby komuś zrobić na złość. Potrafimy dokonywać aktów terroryzmu. Na Bogu ducha winnych kompletnie niezaangażowanych w sprawę ludziach, prawda? A tutaj ofiara, coś strasznego. Zabito człowieka, no tak, ale poświęcono go w sytuacji krytycznej. Oddano coś najcenniejszego. Coś najcenniejszego, co się miało. Oddano go Bogu. Ja nie będę się nawet próbował zastanawiać, mimo tego, że Saram coś próbował przeniknąć, to jakie było osadzenie tych ofiar. Prawda? Bo to, znaczy dojście w ogóle już do takich materiałów, to jest danych to jest w ogóle prawie. No tak było to, było tak dawno, że to jest praktycznie tak. Poza tym nikt przy zdrowych zmysłach obecnie, nawet jeżeli by widział ofiarę składaną z człowieka, to prawdopodobnie by się starał coś zrobić. Tak, tak. A nie przeprowadzić wywiadu tak, z ofiarą. Tak. Chciałoby się powiedzieć, no tacy jesteśmy. Jako ludzie, prawda? Zdolni. Znaczy mówimy o ludziach dawnych, mówimy o ludziach, dla których poczucie metafizyki, poczucie pewnego rodzaju transcendencji.
Znaczy opowiadaliśmy o poczuciu czasu człowieka pierwotnego, mhm. człowieka dawnego, prawda? Dobrze, nie potrafię tego zdarzenia rozpatrywać tylko w wymiarze zbrodni dokonanej na tym 18-letnim młodzieńcu. Mhm. Wydaje mi się, że również nie potrafię oceniać tych ludzi i ich działań. Wszak były podejmowane w obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony żywiołu, ze strony katastrofy, która nadchodziła, której pomruki najprawdopodobniej były doskonale słyszalne. No dodatkowo świątynia nigdy się nie podniosła, nigdy nie była dalej eksploatowana, została porzucona, nie była ani rozebrana, ani odbudowana. Tak. Została zostawiona. Cała reszta kraju po wszystkich katastrofach była odrestaurowana, odnowiona, uporządkowana. Czy tylko mi się wydaje, że ówcześni ludzie po katastrofie, widząc zrujnowaną świątynię, zastanowili się, że być może Bogu ta ofiara się nie spodobała, nie została przyjęta. No tutaj jest oczywiście narzucające się skojarzenie z nieprzyjętą, a raczej powstrzymaną ofiarą Izaaka. No, już wspominałam też, tak. Prawda? Tam powstrzymana, tu tak. dokonana. Tu dokonana, nie powstrzymana, ale nieprzyjęta. I teraz tak. Też zdanie, na które kiedyś trafiłem i które mi się bardzo podoba, mimo tego, że jest to pewnego rodzaju facecja. Istnienie człowieka i Boga jest niewątpliwe. Tak. Dyskusja trwa. Znaczy toczy się, kto kogo stworzył. Jesteśmy jednymi z wielu. Czy należymy do tych ludzi, którzy bardzo chcą znaleźć odpowiedź na to pytanie? Ponieważ co do istnienia Boga i człowieka nie mamy wątpliwości. Jako ludzie zajmujący, znaczy z pasji zajmujący się antropologią. W najróżniejszych jej wymiarach zresztą. Ale ze szczególnym sentymentem do dawnych antenatów. No dobrze. Tyle dywagacji o mrocznych sprawkach naszych pradziadów przy ognisku. I pratwórców kultury europejskiej, do czego... O czym jeszcze wiele razy wspomnimy. Bo Grecy się do Kretańczyków przyznają. Tak, dokładnie. No, a my jednak stoimy na Grekach. Także... Wiele podróży jeszcze przed nami. Tak. Mamy nadzieję, że nie tylko dla nas interesujące. Do następnego razu. Bywajcie. Cześć.